Pałac w Chrzęstem jest miejscem szczególnym. Jest to miejsce, w którym od lat kultywujemy pamięć o Cyprianie Norwidzie. Dzięki wspaniałej współpracy między Pałacem w Chrzęstem, Powiatem Wołomińskim, a Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach możemy oglądać zbiór Norwidianów, które udostępniamy dla zwiedzających w naszych salach ekspozycyjnych. Dzięki zaangażowaniu obu stron możemy organizować wspólnie takie uroczystości właśnie jak dziś, urodziny Norwida. Powiat Wołomiński to ziemia Norwida i cudu nad Wisłą. Żywy Norwid zawitał do Pałacu w Chrzęstem. Tym bardziej zapraszam Państwa do kolejnych rocznic. Mam nadzieję, że to wydarzenie na stałe zapisze się w kalendarzu powiatu wołomińskiego i cyklicznie będziemy tu w tym miejscu, ale także w Pałacu w Dębinkach obchodzili ten uroczysty dla nas dzień. Myślę, że dla każdej osoby, która występuje na scenie, spotkanie ze słowami Norwida jest zawsze bardzo ważne i cenne, zwłaszcza kiedy to są takie wydarzenia, gdzie trzeba być bardzo blisko widza. To nie są wypracowane spektakle, tylko mówi się do żywych osób, które są bardzo blisko, tak jak to miało miejsce dzisiaj. Właśnie odbył się w Pałacu w Chrzęstem koncert w pamięci Cypriana Kamila Norwida, dokładnie w rocznicę jego urodzin, 24 września. Wystąpiliśmy tutaj z bardzo kameralnym składem, w aranżacjach stworzonych przez Miłosza Wośko i również z jego towarzyszeniem. Wróciłam do marionetek, ale też poszerzyłam swój repertuar norwidowski o kilka innych utworów, które dzisiaj właśnie miałam przyjemność wykonać. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Się nie nudzić, gdy oto nad globem milion gwiazd cichych się świeci i każda innym jaśnieje sposobem i wszystko stoi i leci.